Marek wskoczył do zespołu, gdzie grał w rezerwach i tam w rezerwach strzelał dużo bramek. A u nas w zespole, teraz nie powiem nazwiska, ktoś wyskoczył z pierwszego składu z przodu. No i Marek wskoczył do tego składu, no i zaczął strzelać bramki. No i tak się załapał do pierwszego naszego zespołu, gdzie później strzelał dużo bramek, nie? Nawet ze mną żeśmy zrobili taki rekord, że on strzelił 16 bramek w sezonie i ja też 16 bramek w sezonie, nie? To był młody chłopak, dobry miał wyskok do głowy, bo trenował łyżwiarstwo figurowe. No i tutaj graliśmy, ja na prawej stronie, Bolcek na lewej, żeśmy te wrzutki robili i on wyskakiwał i strzelał dużo bramek głową. Myśmy byli, wiadomo, starsi od niego, gdzie żeśmy się starali tą młodzież wprowadzać do zespołu, nie? Nie to, że krzywdzić ich, tylko pomagać im wejścia do pierwszego zespołu. No i tak było, no i chłopak przygotował się i wskoczył do pierwszego zespołu i dobrze grał. No a później się wybił tutaj coraz bardziej, no i później miał propozycję do Górnika Zabrze, do Finlandii tam wyjechał, nie? No. A później spotkałem Marka Czekona w pracy, gdzie na kampusie, na uniwersytecie, tam się z nim widziałem. Myśmy się tak znali dużo z boiska, z szatni, tylko 6-6-6, po treningu każdy szedł w swoją stronę, nie? A charakterologicznie jaka to była postać? No mi się wydaje, że dobra postać. Powiem, że był grzeczny, ja tam nie mogę nic złego na jego temat powiedzieć. Ja Marka pamiętam, no nie grałem wtedy Odrze, ale chodziłem na mecze i pamiętam Marka z niesamowitego wyskoku i zdobywał właśnie dużo bramek, no i te rzuty wolne. I taki był naprawdę, jeżeli chodzi o napastnika, był no niesamowicie groźny. Najbardziej to Marka pamiętam z naszych bojów w szóstkach piłkarskich, gdzie u Pawła Kiszki właśnie w Okrąglaku rozgrywaliśmy te turnieje. Takie świąteczne, no i rywalizacja, on grał w Kapslu, my tam w Nowomeksie, w Wistuli i te zawsze były za żartem mecze i Marek był, można powiedzieć, liderem Kapsla i też bardzo dużo bramek strzelał i był taką kluczową postacią, jeżeli chodzi o mini futbol. Zawsze mówiło się, no gdzie taki drągal do ataku. Okazuje się, że ten wzrost też w przypadku napastników odgrywa bardzo ważną rolę, no a skoczność Marka, tak jak sam powiedziałeś, no to był ten jego ogromny plus. No tak, można powiedzieć, że nawet Zlatan Ibrahimowicz jest takiej postury Marka i też ma niesamowitą zwinność, skoczność. Można powiedzieć, że podobny typ piłkarza, snajpera. No i Marek też, z tego co pamiętam, świetne występy miał, bo chyba w Finlandii grał i grali przeciwko Romie i chyba nawet coś tam była wtedy sensacja. Dwie czy trzy bramki strzelił i wszyscy wow, podziwiali. Nawet były takie głosy, że miał jakiś transfer gdzieś tam wyżej do innej ligi. Wiadomo, wtedy były inne czasy i to też nie było tak łatwo w ogóle grać za granicą. No to też pamiętam, niesamowita sprawa, jeżeli chodzi o Marka. Pericolo! Attenzione, Juntunen! Il colpo di testa e gol! Gol! Saccon! Saccon quasi al ventesimo, incredibile!